Księga Ozeasza, rozdział dziewiąty: Nie ciesz się Izraelu, nie raduj się jak inne narody, ponieważ cudzołożyłeś wobec swojego Boga, ukochałeś zapłatę na wszystkich klepiskach zbożowych. Klepisko i tłocznia nie będą ich żywiły, a młodego wina zabraknie. Nie pozostaną w domu Pana, Efraim powróci do Egiptu, a w Asyrii jeść będą pokarmy nieczyste. Nie będą mu składali ofiar, nie będą mu składali ofiar całopalnych. Ich chleb będzie chlebem żałoby. Każdy, kto go spożyje, stanie się nieczysty. Ich chleb będzie tylko dla nich, nie znajdzie się w domu Pana. Cóż uczynicie w dzień świąteczny i w uroczysty dzień Pana? Bo to muszą iść do Asyrii, Egipt ich zbierze, a Memphis pogrzebie. Ich srebrne kosztowności pokryje oset, a ich namioty porosną cierniami. Nadchodzą dni nawiedzenia, nadchodzą dni zapłaty niech Izrael je pozna. Głupcem jest prorok szaleńcem człowiek natchniony. Tak jest z powodu Twojej wielkiej winy i wielkiej przewrotności. Efraim czycha przy namiocie proroka. Zastawiono sidła na wszystkich jego drogach i pułapkę w domu jego Boga. Pogrążyli się w nieprawości, jak niegdyś w Gibea. On pamięta ich winy i ukaże ich grzechy. Znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni. Patrzyłem na waszych ojców jak na wczesną figę na wierzchołku drzewa. A oni przyszli do Baal Peor i okryli się hańbą, stali się wstrętni jak to, co ukochali. Jak ptak uleci chwała Efraima, nie będzie urodzin, ciąży ani poczęcia. Nawet jeśli wychowają swoich synów, zostaną ich pozbawieni, zanim ci dorosną. Biada także im samym, kiedy się od nich odwrócę. Efraim, jak widzę, czyni swoich synów zwierzyną łowną. Efraim wyda swoich synów na rzeź. Daj im, Panie, co masz dać. Daj im bezpłodne łono i wyschnięte piersi. Wszelkie ich zło okazało się w Gilgal. Tam ich znienawidziłem. Z powodu ich złych uczynków wypędzę ich z mojego domu. Nie będę ich już kochał. Wszyscy ich książęta są buntownikami. Efraim jest powalony, wyschły jego korzenie. Nie wydadzą więcej owocu, a nawet gdyby wydali sprawie, że umrze wyczekiwany owoc ich łona. Mój Bóg ich odrzuci, ponieważ go nie słuchali. Będą się błąkać wśród narodów. W tym rozdziale, kochani, zauważcie taka duża gorycz, nie? Taki duży moment takiego smutku Pana Boga, kiedy widzi to wszystko. Ale zobaczcie to, co go najbardziej właśnie porusza, to, co go tak w tym rozdziale bardzo doprowadziło do smutku, to jest taka martwota tego Izraela, nie? Nawet nie chodzi o to, że tam grzechy takie czy inne, tylko Pan Bóg mówi, to sprawia, że oni są po prostu wyschnięci, ich łona są wyschnięte, są jak drzewa wyschnięte, ich korzenia poodcinane. No właśnie, kiedy Pan Bóg widzi ciebie bez Niego, kiedy widzi to Twoje pogrążenie w grzechach, no to widzi, jakim jesteś trupem. I to go tak boli. To nie chodzi o to, że On jest obrażony, bo nasze grzechy, Jego obraziły, nie. Jego boli to, że my po prostu jesteśmy martwi. A nie warto zobaczyć ten smutek Pana Boga.